powierzonych dzielnicą w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2012 roku, projekt grupy radnych. W przypadku tego projektu także został złożony wniosek o odstąpienie od umowy określonych w paragrafie 19 ust. 4 ze względu na to, że informacje z EGLEK-u uzyskaliśmy dość późno. Nie można było zachować tutaj tego 10-dniowego wymaganego terminu. W związku z tym otwieram dyskusję nad wnioskiem. Jeżeli ktoś z Państwa chce zabrać głos, proszę bardzo. Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odstąpienie od wymogów określonych w paragrafie 19 ust. 4 przy procedowaniu projektu uchwały w druku 6912. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę powiedzieć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. I sam wniosek został przyjęty. Ja w imieniu projektodawców także przedstawię projekt uchwały. Tak jak Państwo pamiętacie, na ostatniej sesji podjęliśmy uchwałę, w ramach której utworzyliśmy nowe zadanie pod nazwą wykonanie poręczy na klatce schodowej przychodni przy ulicy Wysłomuku. Jednakże w ubiegłym tygodniu tą uchwałę podjęliśmy na skutek informacji uzyskanej z EGLEK-u, która to jednostka jest realizatorem zadania powierzonego, że w ramach tych przewidzianych środków można jeszcze wykonać poręcz. Nie tylko pomoc, ale jeszcze poręcz. W związku z tym Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej przygotowała stosowny projekt uchwały wprowadzający to nowe zadanie. W ostatnim czasie z EGLEK-u uzyskaliśmy informację i prośbę, została wystosowana przez nich do nas prośba o to, że abyśmy rozszerzyli zakres rzeczowy tego zadania pod nazwą wykonanie pomostu łączącego dwa podesty wejściowe, natomiast tamtą uchwałę z poprzedniej sesji uchylili, gdyż takie rozszerzenie zadania spowoduje, zwiększy szybkość w jego realizacji. W sytuacji, gdy jest nowe zadanie, kiedy ono musi być wprowadzane do budżetu, jest cała długotrwała procedura. Gdy rozszerzymy, ZBK będzie mógł w najbliższym czasie przystąpić do jego realizacji. Oczywiście mogli nam z taką prośbą na samym początku się zwrócić i ta uchwała podjęta na ostatniej sesji miałaby to określić na omawiany projekt, ale tak się stało, jak się stało. W związku z tym w imieniu projektodawców proponuję, abyśmy podjęli tą uchwałę. Jeszcze odczytam paragraf pierwszy. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania, wykonanie pomocy łączącego dwa podesty wyjściowe, przychodnia przy ulicy Wysłomuku, o wykonanie poręczy na klatce schodowej. Paragraf drugi mówi, że traci moc uchwała z dnia 20 sierpnia 2012 roku. Uchwała numer 21, numer 38, 2015. Natomiast otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Stan. Dziękuję bardzo. Mam pytanie tylko w kwestii formalnej, bo jeżeli traci moc uchwała wcześniejsza, to dotyczy samego pomostu, a tu mamy rozszerzenie, to będzie grało? Nie, traci moc uchwała, w której uchwaliliśmy nowe zadanie pod nazwą wykonanie poręczy na klatce schodowej. Ta uchwała traci moc. A ta uchwała jest realizowana. Nie ma takiej możliwości. Nie, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie? Pan Przewodniczący Kazimierz Podest, proszę. Podest, ten na rysunku 43,
ma być zakończony pod koniec października. Na wysokim koniec będzie zrobione tak, że już nie będę się tam martwić, może z tymi dziećmi tam po tych sodach, tylko już pojadę non stop. My ten pan Zawieliński pojedzie po mnie, że już może nie będę. My teraz z tymi barierkami poręczami na schodach. Nie było tak, bo jest jakieś tam prawo podobnie, jakieś ma być wymiar, odstęp od schodów do barierki, ale tam tym całej izbie załatwia kilka spraw, także przyznanie, że te poręcze będą na schodzie. Na przyszłym roku na to będzie na białoruskim. Nie, czy ktoś z Państwa radnych w tej sprawie jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały według druku 6912. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podjęcie uchwały. Dziewiętnaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tu sama uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu.